Cześć, cześć, witam ciebie Polanku. Kolejna porcja Pisma Świętego przed nami. Otwórz swoją Biblię, e, weź długopis do ręki, weź kartkę, swój zeszyt, dziennik duchowy i zapisuj to, co Duch Święty dzisiaj będzie do Ciebie mówił, bo wierzę, że będzie to wyjątkowy dzień, w którym wyjątkowo Bóg będzie chciał mówić do Ciebie wyjątkowe rzeczy, które zmienią bieg Twojego życia. Otworzymy sobie dzisiaj Ewangelię na 14 rozdział i przeczytamy 27 werset. Pokój zostawiam Wam, mój pokój daje Wam, daje Wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie tworzy Wasze serce ani się nie lęka. W naszej serii jesteś cenna, jesteś cenny. Uczymy się o tym, co Bóg mówi o nas, po to, żebyśmy mieli pokój, żebyśmy nie byli targani jakimiś. Wyobrażeniami, odczuciami wewnętrznymi, jakimiś teoriami, które krążą po świecie, albo ktoś coś nam powie i my już zmienimy zdanie, albo zaczniemy się martwić. Bóg chce, żebyśmy mieli pokój w każdej sytuacji, żebyśmy wiedzieli, jak się sprawy mają. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie, zacznie panikować, albo nas przekonywać, być takim elokwentnym, to my będziemy wiedzieli, jaka jest prawda, i nie damy się wciągnąć w takich kociąg po prostu myślenia. Który nas ma zaprowadzić do donikąd. Bóg chce, żebyśmy mieli pokój przez to, że czytamy Jego słowo, rozumiemy Jego słowo, przyjmujemy Jego słowo, jesteśmy kształtowani przez to słowo i wtedy nic nas nie będzie w stanie wytrącić z równowagi. Bóg wie, że jesteśmy podatni do tego, by się bać, by się lękać, by sobie coś tam wyobrażać, i dlatego mówi do nas wcześniej, zanim to się wydarzy, zanim różne rzeczy. Będziemy doświadczać w tym świecie niepokojące rzeczy. To On chce, żebyśmy coś wiedzieli, że On daje gwarancję pokoju. On jest gwarancją pokoju. Nie da się pokoju osiągnąć w inny sposób. Nie da się wywalczyć pokoju. Pokój można przyjąć, jak osoba, a tą osobą jest Jezus Chrystus. On zostawia nam swój pokój. Jezus Chrystus miał taki pokój, że mógł spać podczas burzy. Mógł spać nawet, kiedy było zagrożenie życia wokół. Ponieważ wiedział kim jest, wiedział dokąd podąża, wiedział co jest jego misją, wiedział w jaki sposób umrze, wiedział, że nie będzie to na jeziorze, wiedział kim jest, wiedział przez Słowo Boże i dlatego miał pokój w tej sytuacji. I on zostawia nam ten swój pokój, ponieważ on go miał, on go praktykował, pokazał, że jest to możliwe. Będąc synem człowieczym, przekazuje go nam też, żebyśmy go przyjęli, żebyśmy również nie polegali w kwestii pokoju. Takiego spokoju wewnętrznego, na tym, czy okoliczności są miłe, czy są uspokajające, czy są fajne, tak, czy jest dobrze wokół. Nie na tym mamy polegać. Tak naprawdę ten świat, jak widzicie, kręci się coraz szybciej, dzieją się rzeczy coraz szybciej, również doświadczamy coraz więcej złych rzeczy. Słyszymy o. O coraz gorszych rzeczach, które się dzieją na tym świecie. I to wprowadza niepokój. I jako chrześcijanie nie możemy dać się wciągnąć właśnie w ten, w ten wir niepokoju. Bóg nam daje pokój, Jezus Chrystus daje pokój, ale nie tak, jak daje świat. Świat daje pokój taki, że ucisza okoliczności. Jeżeli okoliczności są wyciszone, to ty też jesteś wyciszony. Czyli uspokój okoliczności, a wtedy będziesz miał pokój. My wiemy o tym, że tak jak Jezus, który miał pokój wokół szalała burza, a on miał pokój, dookoła okoliczności szalały, a on miał pokój. My mamy mieć tego typu pokój, że wszyscy wokół będą panikowali, wszyscy wokół będą rwali sobie włosy z głowy, a my będziemy mieli spokój, bo będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, dokąd dążymy, jak to wszystko się skończy. I przede wszystkim będziemy wiedzieli, że ten, którego imię jest, jestem, który jestem, jest z nami i nas nigdy nie zostawi. Tak więc. E to jest zapewnienie. To jest zapewnienie. Nie polegajmy na tym, co się dzieje wokół. Spójrzmy na tym, co się dzieje wewnątrz nas. Jezus ciągle kierował uwagę swoich uczniów na to, co jest wewnątrz. Ludzie myślą, że jeżeli zmienią świat, to wtedy będzie im dobrze. Ja też wierzę w zmianę świata, ale ona ma przyjść tak, jak pokazywał to Jezus Chrystus, od wewnątrz. Najpierw Bóg chce zmienić ciebie, potem chce zmienić Twoich najbliższych, Twoją rodzinę, potem chce zmienić Miejscowość, miasto, w którym mieszkasz, potem chce zmienić państwo, a w końcu cały świat. Bóg też chce zmienić świat, ale nie robi tego przez zmianę zewnętrznych systemów czy okoliczności, ale przez zmianę Twojego serca. Co z tego, że wszystko dookoła będzie zmienione, jeżeli nasze serca będą niezmienione? Jeżeli nie zmienisz wnętrza, to wkrótce, nawet mając idealne warunki na zewnątrz, zaczniesz psuć. To, co jest na zewnątrz, ponieważ bałagan, który jest w tobie, zacznie wylewać się na zewnątrz i to, ten niepokój, ten bałagan, ten strach będzie owocował i wydawał takie owoce, które będą w końcu widoczne w postaci tych zewnętrznych okoliczności. Tak więc Bóg, kiedy przemienia Ciebie, to przemienia również ten świat. Najpierw daje Tobie pokój, najpierw Ciebie przemienia, a potem to wylewa się na zewnątrz i zmienia się cały świat. Zmieniają się również okoliczności. I to jest zwycięstwo Jezusa Chrystusa, to jest zwycięstwo ducha nad materią, nad ciałem, nad tym, co robi diabeł, który działa jedynie w sferze ciała i wie, że tylko w tej sferze jest w stanie wygrywać jakieś bitewki, ponieważ wojnę duchową już przegrał, ponieważ wojna duchowa została wygrana przez naszego pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tak więc diabeł udaje, że ma tutaj jeszcze jakąś władzę, że jeszcze coś może. Że może coś jeszcze wygrać, ugrać, ale posługując się jedynie tymi zewnętrznymi, cielesnymi metodami. Tak, dlatego my, jeżeli chcemy wygrywać, musimy wygrywać w duchu. Ech, błogosławię Ciebie na dzisiejszy dzień, błogosławię Ciebie, Boże człowieku, byś był świadomy tego, jaką masz moc daną od Boga, moc kształtowania tego świata, moc kształtowania rzeczywistości, okoliczności. E, przez to, że poddajesz się Bogu. Nie swoją własną mocą, nie według swojego własnego pomysłu, ale poddając się Bogu, poddając swoje serce Bogu, równocześnie stajesz się najpotężniejszym narzędziem Boga ku zmianie tego świata. Nie ma nic potężniejszego niż człowiek, który jest przemieniony na Bożą Chwałę. Tak więc błogosławię Ciebie, bądź takim człowiekiem dzisiaj, idź w tej mocy. Idź w tej mocy i działaj w tej mocy i skupiaj się na tym, który jest w Tobie, ponieważ On jest źródłem pokoju. Amen. Juan kochani, do zobaczenia jutro. Błogosławię Was bardzo serdecznie. Miejcie dobry dzień.